rozpocznie się uroczystość, przyniosła swój cel, a tym celem jest dać życie utrzymać poszczególne rodziny. Prosimy, aby delegacja z wieńcami weszła tutaj. Panie Wójcie, w tym uroczystym dniu po raz kolejny symbolicznie świętujemy zakończone żniwa. Dzisiaj mamy okazję wspólnie cieszyć się zebranych plonów, a także podziwiać trud pracy rolników, mieszkańców gminy Korzenna. Symbolem tego są pięknie wykonane i przywiezione przez przedstawicieli każdej wsi wieńce oraz wspaniały bochenek chleba wypiekany z tegorocznej mąki. Gospodarzu naszej ziemi, tak dawniej jak i dziś, przypominamy, że właśnie dziś wysiłkiem rolnika codziennie trafia na stół w naszych domach polski chleb. Przyjmij zatem ten bochenek symbolizujący trud, codzienną troską, ale też przypominającą tę tradycję. Niech będzie wyrazem podziękowania za pielęgnowanie dożynek, zwyczajów oraz wdzięczności za wszelkie dobro czynione na rzecz naszej mieszkańców i naszej gminy. Bardzo serdecznie dziękuję starościnie i staroście za ten bochen chleba, owoce. Tym bardziej, że ten bochen chleba wypiekany jest z ziaren, które z trudem w tym roku były zbierane. Tym bardziej wielkie dzięki. Postaram się, żeby dzielić, choć dzielenie to jest bardzo trudna sprawa, ale postaram się, żeby było tak, żeby nikomu tego chleba na naszych stołach nie zabrakło. Bóg zapłać. Za się nie krępować, pyszny jest tu chlebu, trzeba go skosztować. Państwo, tak jak wymieniałem, według zaszczytów i godności. Dożynki to tradycyjnie czas świętowania i radości zebranych plonów. W tym roku nie wszyscy mogą być w pełni zadowoleni, bo natura nas nie oszczędzała. Najpierw powódź, później trąba powietrzna i ciągłe opady deszczu, które w dużym stopniu zniszczyły efekty pracy wielu z nas. Ucierpiał także majątek gminy, głównie infrastruktura drogowa. W tym trudnym okresie wielu mieszkańców mogło nam wszystkim imponować. Nie załamywali rąk, ale zakasywali rękawy i brali się do roboty, żeby odbudować to, co zniszczyła wichura czy powódź. Szczerze mówiąc, brałem z nich przykład i też szukałem wszelkich sposobów, żeby jak najszybciej odbudować zniszczone drogi i mosty. Szanowni rolnicy, drodzy mieszkańcy, wszystkim Państwu życzę, byście nie poddawali się przeciwnościom losu i odnajdywali w sobie siłę, która pozwala pokonywać problemy i osiągać bardzo ambitne cele. No tej koniuszowej pięknie tu zagracie, jakie góroleczki piękne dzisiaj macie. Naszej Bernatki będzie wielka chwała,
konkurs na Górolickę najpiękniejszą, to głos się wygrała. Słuchajcie, rzeczywiście ta uroda Bożenki tak zakręciła w głowie drużbie, że to pomylił tylko imię, ale to się każdemu się może zdarzyć na całym świecie. Dzisiaj wielki męce przygromy. Jak wiosę zaśpiewą tu kochany łęce, jak wiosę zaśpiewą tu kochany łęce. Thank you.